MGN najlepsze suple. Sprawdź towar już dziś. Hubert Miściwojewski, razem ze mną Sonic, siemano. Siemano. Dałeś trochę czadu na swoim panelu. No to już nie mi oceniać, ja jestem sobą i tam nie było nic planowane, reżyserowane. Po prostu jeżeli się kieruję emocjami prawdziwymi do kogoś, to taki jestem. No to co widzieliście, to byłem ja, aczkolwiek to nie jest tak, że tylko się wyzywam, bo raczej jestem spokojną osobą i stronię od konfliktów. No aczkolwiek jeżeli jest ktoś taki, kto wzbudza we mnie taką negatywną energię, i naprawdę uważam, że nie jest dobrym człowiekiem, bo wszystkich traktuje z góry, więc takie sytuacje i takie osoby trzeba wyjaśniać w ten sposób. Rywal stoi tutaj blisko. Słuchaj, skąd? Właśnie czuję, że stoi, bo kurwa wali tak gównem, to pewnie z jego nogawek. Słuchaj, skąd taka niechęć do twojego rywala? Skąd w ogóle się wzięła między wami ta zła krew? No ogólnie, teoretycznie to on powinien być z Zełku, tak? Bo ja jestem też z Zełku, z cudownego miasta. No aczkolwiek on wszędzie, gdzie idzie, to się przedstawia, że jest z Łukaszem Warszawy, z Warszawy, więc on się może wstydzi z Ełku. No ja nie, ja w Ełku już długo nie mieszkam, bo mieszkam za granicą, tak moje życie się potoczyło, aczkolwiek jestem dumnym Ełczaninem i chciałbym kiedyś wrócić do Ełku na stałe, bo to jest naprawdę piękne miasto i wszystkim polecam. No i krajobrazy i nasi politycy, naprawdę są różne grupy ludzi i myślę, że każdemu na wakacje Ełk będzie się bardzo podobał. Potwierdzam, bo bardzo lubię Ełk, sam mieszkam niedaleko. Słuchaj, no dobra, ale to ty go nie lubisz za to, że on jest z Ełku, czy jak? Nie no, myślę, że już powiedziałem, że nie lubię go za to, jaką jest osobą, traktuję wszystkich no. Z góry. Jeżeli byłeś na konferencji, to widziałeś, jaki miał stosunek i głos do mnie, kiedy ja go atakowałem, nie atakowałem go, mówiłem jak jest, tak? A kiedy już Tomek Olejnik, jemu coś zarzucał, to już wtedy już taki był agresywniejszy do Olejnika. Więc to można wywnioskować, że jemu pasuje kogoś zaatakować, od kogo wie, że jest silniejszy. A jak od kogoś wie, że nie jest, a myślę, że wie, no to już jest inna narracja tego wszystkiego. Słuchaj, padły takie słowa z twoich ust, bo ja słuchałem, byłem konferencji, że on ma rekord 2-0. O co chodziło z tym rekordem? Nie no, rekord 2-0, bo ostatnio chyba te dwie dziewczyny pobił, nie? Nie słyszałem, właśnie nie wiem o co chodzi. To było tam coś, że gdzieś w Warszawie, ja też dokładnie wiem, na Twitterze. Ty nie ściemniej, że ty nie wiesz, bo ty jesteś... Nie, serio nie. Ty jesteś stary Twitterowicz. Na Twitterze to tak. Jesteś bardzo aktywny na Twitterze. Ale tej sprawy nie znałem. No ale coś tam było, że jakaś impreza była z dziewczynami. I nie wiem, czy uderzył dziewczyny, ale bardzo... Śledzi, słuchajcie, dobrze, wy też śledzicie Twitterka, bo się dużo dzieje. Pozdrawiamy Sebinio z Twittera i proszę udostępniaj. Sebinio, pozdrawiamy. I przepraszam ciebie, no, wracając do tego, no to już jest 2-0 z tymi dziewczynami i tam jest jeszcze taki filmik, jak on ze swoim kolegą, nie wiem, czy oni są parą, czy nie, ale tam w slipkach robili jakiś, nie wiem, czy to był sparring, czy co to było, aczkolwiek machali tam rękami trochę i... To też nie wiem, jak to traktować, czy wygrana, czy przegrana, dałbym no contest, więc on jest pro 2-1, no ja niestety jestem pro 0-1. No dokładnie, słuchaj, i ty walczyłeś na PL MMA, z tego co widziałem, 2016, czy tak chyba rok? No tak mi się zdaje i to była moim zdaniem, tak mi się wydaje, że to była największa gala PL MMA w historii, na torwarze PL MMA 70 i jeżeli ktoś się zagłębi w historię i historię tego pojedynku, jak to wyglądało, z kim walczyłem, jakie były tam dysproporcje, nie tylko wagowe, ale doświadczeniowe i co się potem stało. Uważam, że PL MMA i ta walka, mimo że przegrana, wtedy sportowo bardzo mnie bolała, ale otworzyła mi wiele innych drzwi i pozwoliła poznać osoby, dzięki którym prawdopodobnie teraz mogę się znaleźć tutaj. Słuchaj, a propos Twittera. Jak był twój panel, to jest taki użytkownik, pan ekspert, nie wiem czy kojarzysz czy nie, napisał coś takiego, czy ktoś może zweryfikować, czy Sonic miał propozycję z Bellatora. O co chodzi z tym? Ty wiesz czy nie? No nie wiem, bo nie wiem kto to jest. A, no to okej, okay. No to zostało po prostu pewnie rzucone tylko tak. Jedziemy dalej, myślisz, że on będzie dla ciebie jakimś wyzwaniem? Stoi tutaj, widzisz go, jak jego gabarety, wszystko. Słuchajcie, jeżeli chciałbym wyzwań sportowych, to bym tutaj nie przychodził. Ja tej walki nie traktuję w ogóle jako wymiaru sportowego i walka jest dla mnie najmniej ważna. Ja, mam być szczery, nie skupiam się na zwycięstwie i to jest dla mnie najpiękniejsze, że nie mam tego stresu. Ja tam idę dać show i ja będę się starał zrobić coś spektakularnego, żeby to był viral internetowy, bo przyszedłem tutaj po followersów, po rozpoznawalność i po pieniądze.
a nie po to, żeby wygrywać walki w nudnym stylu. Czyli co, możemy się spodziewać jakichś ekwilibrystycznych skończeń, tak? Możecie się spodziewać przewrotki jak Robert Lewandowski. No to jestem bardzo ciekawy tego. Słuchaj, tutaj masz konflikt, no. Ale ci powiem ty, myślałem, że ty taki jesteś gbur, a ty spoko gość jesteś taki. Czemu myślę, że jestem gbur? Nie wiem, tak jakoś też na Twitterze na ciebie piszą, ale to tak jak o mnie wszyscy myślą. Ale to wiesz, o co chodzi? Ja z ryja taki nie jestem sympatyczny, ale jak ktoś mnie pozna prywatnie, to sami mi mówią, ja myślałem, że ty jesteś taki dureń, a ty... No. Nie, wiesz o co chodzi, bo na przykład jak jesteś też na Twitterze i piszesz o Realu Madryt, ja na przykład jestem za Realem Madryt, no to stary, to jest oczywiste, że fani Barcelony będą cię cisnąć, no nie? Więc to też na tym polega, ale bardzo mi jest miło, ty też się wydajesz sympatyczny na żywo, a na zdjęciach wydawałeś się gorszy. No dziękuję, ale to nie jestem zaskoczony, bo często mi dużo osób tak mówi. A propos Twittera, chciałbym tu jedno przesłanie dać. Dawaj, hashtag jedziesz. Turski hejterze, odblokuj mnie na Twitterze! Czemu cię Maciek zablokował? Nie wiem. Ale ty musiałeś już coś mu zrobić, bo Maciek chyba tak często nie blokuje. Nie, no mi się wydaje, że on bardzo sztywny jest i nie ma takiego dystansu do siebie od osób takich mało popularnych, jakim ja jestem. Nie jestem. Ja tu przyszedłem z, no praktycznie, tak jak powiedziałem, przychodzę tu jako no name, ale wyjdę jako frików mały książę. Słuchaj, jakbyś poznał Maćka, byś pewnie powiedział to samo co o mnie. Bardzo w porządku, ziomek. Słuchaj, Sonik, jedziemy dalej. Masz teraz tego rywala. Masz kogoś już na celowniku, bo wiedziałem, że pokazywałeś celownik na face to face, więc pytam, czy jest coś dalej. Tak. Dawaj, kto? Mam naprawdę sporo rywali i nie wymiaru sportowego. Jak mam być szczery w tym momencie, moją walką, marzeniem, i to była pierwsza walka, bo to było tak z Prime'em, on się znalazł tutaj tylko dlatego, że ja go zaproponowałem. Na początku nie chcieli tego, bo był zbanowany za to, co zrobił Tomaszowi Olejnikowi. No ale dałem swoje argumenty i zaakceptowali to. Aczkolwiek moją walką marzenie na ten moment jest walka z Darolwem. I nie będę tutaj Daralwa cisnął, kiedyś to robiłem. Bardzo mi się podoba metamorfoza Daralwa i to, jak on doszedł z bycia nikim. I naprawdę teraz uważam, że jest topem freak fightów. Darolew, pamiętasz, jak kiedyś byłeś nikim i prosiłeś Najmana o walkę? Prosiłeś. On ci dał tą walkę. Stałeś się kimś. Tak dzisiaj ja cię proszę, daj mi szansę z tobą zawalczyć i stać się kimś. Słuchaj, Darolew teraz to jest top freak fightów, no i ten fajnie też, że to powiedziałeś. Ty masz do niego jakiś prywatny konflikt, czy jak? Nie, po prostu imponuje mi to, kim się stał we freak fightach i może być w tym momencie, może to być śmieszne dla kogoś, co powiem, ale jak ktoś będzie patrzył z mojej perspektywy, to naprawdę dla mnie to jest imponujące, jeszcze raz powtarzam, jak stał się kimś z nikogo, tak? I uważam, że Darolew nie gra, on jest sobą, tak? I ja tak samo jestem sobą i uważam, że przepisem na sukces, to przepis na sukces to być kimś, być sobą. Nigdy nie udawajcie kogoś, kim nie jesteście, bo to ma krótki ląd. Słuchajcie, i tą piękną sentencją kończymy. Ja również dziękuję ci za komplement. Bardzo dziękuję. Trzymaj się. I mam nadzieję, że do zobaczenia jeszcze na kolejnych wywiadach. Do zobaczenia, jasne, że tak. Trzymaj się.